No i witajcie, z tej strony Frodo, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider 5. Tutaj sobie zakończyliśmy, mieliśmy tu poczekać na księdza Patryka w tym kościele. Ale najpierw się tutaj rozejrzyjmy, co my tu mamy. Tak, są przyciski. A teraz za Chiny Ludowe, nie pamiętam jak tutaj je użyć. Tutaj mamy przejście, ono jest w tej chwili zamknięte. Ups. Aha, zapomniałem całkiem o tym. W sumie to powiem wam szczerze, że nie wiem co to za postać jest. Wygląda trochę jak śmierć, ale tak naprawdę nie robi nam w ogóle żadnej krzywdy. Spotkamy ją jeszcze tutaj, bodajże chyba nie raz. I tak naprawdę nie wiem kto to jest, ale dobra. Spróbujmy pobawić się tutaj trochę w te przyciski. Zróbmy na przykład po kolei. Przypomina mi to jedną z lokacji z Tomb Raider 4. Też coś takiego było. Rozumiem, że to nic nie dało, tak? No to jedziemy z koksem dalej. Spróbujemy teraz kombinację inną. I ten środkowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Też nic nie wyszło. No dobra. To teraz kolejna kombinacja. O, udało się. Dobra, udało się, ale o ile wiem, tak, tutaj już czeka na nas, nie wiem czy widzicie, kościotrup. Czekaj, bo teraz ja tak dokładnie, to ja nie wiem gdzie oni są. Kurde, jak to zrobić, żeby go tutaj ominąć? Mi sieknie zaraz tym mieczem. No właśnie. Troszkę mnie tu sieknie. Ten też tu jest. Ja. No ale dobra. Bierzemy apteczkę. I tutaj ta śmierć, ja ją tak nazwę, nie wiem co to było, w każdym razie zabierzemy to. Dobra, to jest jakiś proszek. Tu jest jeszcze apteczka. I co? I teraz... Aha, musimy ten proszek dać tam do... Dobra, już wiem. Tylko teraz weźcie się kuźle, wróćcie tam. Jezu, a nie można tędy? Nie. Ja nie chcę tam tędy koło nich. Znowu mnie sieknie tym mieczem. Dobra, jednego mam z głowy. A jeszcze jeden. Jakbym tak... Dobra, udało się. I tutaj ten proszek dajemy. On chyba jest jakiś święcony.
Czy to woda święcona? W każdym bądź razie. Wypędzimy te demony. Pięknie. Oczyściliśmy kościółek. Mamy ich teraz z głowy. Tutaj mamy drzwiczki. Ale jeszcze sekret sobie weźmiemy. O ile pamiętam, to... Tu jest wejcha, okej. I tu otwiera nam... Tutaj te drzwiczki. No i tutaj mamy sekret. Aha, tu. No i tu widziałem jeszcze chyba apteczka jest, tak? Dobra. Więc możemy stąd już ewakuację uskutecznić. Dobra. Co, spadamy na dół? No i ponownie ta śmierć tam na górze. Mam wrażenie, że ona nam tak pokazuje w sumie, jak tutaj to przejść. Znaczy, gdzie mamy się udać, może tak. Ale czekajcie, tutaj ile pamiętam jest sekret kolejny. Też sobie go zabierzemy. I tutaj będzie troszkę motania. Znaczy ja z mojej strony, bo kompletnie nie pamiętam, jak tutaj poprzestawiać to wszystko. Zresztą zaraz wam pokażę. Aha, i tam mamy skoczyć, tak? Czekajcie, zapiszę sobie, bo może mi się nie udać. Dobra, może tak spróbujemy. O, bezpiecznie. Jest i sekret. No i dobra. Dobra, musimy chyba się wrócić tą samą drogą. Nie bez powodu nazywa się ten etap labirynt. Bo trochę tutaj właśnie takiego... takich zagadek będzie. Jak to wygląda? Aha, ale... No i dobra, tu mamy wajchę. Ale ja nie wiem, czy to jest ta odpowiednia wajcha właśnie. Ona tutaj będzie nas przestawiać. Z miejsca na miejsce. Przejść. Zaraz dostanę oczopląsu.
Dobra. Czy to coś nam dało? Tutaj nam nic nie dało. Sprawdźmy tutaj. Nie wiem, czy przestawiać, czy idziemy jeszcze. Może tu? Tak, tu. Nie, po prostu genialnie. Mamy księgę. Super, ale poczekajcie, bo już nie będę nic przestawiać, ale czy czasem na samej górze tutaj nie było gdzieś sekretu jakiegoś? Tu tylko apteczka jest, bo mi się wydawało, aby gdzieś był sekret, ale to chyba nie tutaj. No ale dobra, fajnie, że to nam się udało i to nawet stosunkowo szybko, bo... No można się tutaj trochę zamotać. Dobrze, że tamtej wajchy nie przestawiłem, chociaż korciło mnie. Właśnie o to chodziło, żeby wziąć tą księgę i ta śmierć właśnie przeszła przez te drzwi. Jak to teraz wygląda? Dobra, tu zejdziemy sobie. Tak, jesteśmy... O, tu jeszcze mamy apteczkę. I tutaj są takie jakby ogniki. Nie wiem, co to można, jakiś taki w każdym razie jakiś duszek albo coś. I on nam wskazuje drogę, gdzie mamy iść. Więc idziemy za nim. Jeszcze weźmiemy sobie sekret. Zabieramy złotą różę. W tym etapie to chyba wszystkie sekrety, o ile pamiętam. Znaczy z tych, co pamiętam, może tak. Dobra, i wracamy się. Jeszcze raz, ponownie na górę, ale tym razem już tutaj na półkę. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. O. Duszek nam zniknął. Dobrze, tu nie ma nic, idziemy dalej. Dobra, idziemy, gdzie duszek nas prowadzi. Tutaj jest wilkołak. Mijajmy go. Idziemy, gdzie nas prowadzą te duszki. I to chyba będzie tutaj.
me. I've enough on my plate without you making me jump out of my skin and all. Your hair. What about me hair? It's white. Aye, that'll be right. I was detained by some unpleasant fellas from down below. Gave me quite a fright. That's why I wasn't at the chapel. But I can see you've kept yourself busy. Anyways, let's get you out of here and back to safety. Right, young lady. I'm going to have a quick look around now for a safe place to put you. Now, you stay put, or you'll be banging into something that'll make your hair turn white. And we wouldn't be wanting that now, would we? Father, I found a book in the labyrinth. You've been sightseeing in there as well. Good Lord almighty, girl. I've been needing to chain you to something. It has protective symbols. Maybe you could use them. Bless you for the thought, but I've enough protection from him above. And for that diagram to be any good, you'd have to draw it out and be sitting in the middle of it. And you know something? I've left all my colouring pens at home tonight. Now, you'll be doing me a big favour if you were to stay put before you bang into something bigger than you. Stay put. Right. No i dobra. Ksiądz aż osiwiał z tego wszystkiego. Dobrze, i to sobie tutaj zakończymy. Następny odcinek już zakończymy sobie tutaj całą historię w tej Irlandii. No będzie taki, to chyba ten będzie chyba najkrótszy z tych odcinków. No i dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.